Dziś kończymy pierwszą edycję programu mentoringowego na Politechnice Opolskiej. Była to okazja do współpracy 9 naszych studentów, naszych menti, z 6 mentorami. Fantastyczny czas dla osób, które w tym programie uczestniczyły, tak nam dzisiaj o tym mówią. Czas poświęcony na rozwój osobisty, jak i rozwój taki zawodowy, gdyż wszyscy studenci uczestniczyli w szkoleniach branżowych. Program trwał 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy nasi ambitni studenci spotykali się ze swoimi mentorami w różnej formie. Czasem spotykali się online, czasem spotykali się na gruncie bardziej prywatnym, czasem w biurach, czasem za granicą, w oddziałach firm. Niektórzy uprawiali nawet razem sport, bo tak naprawdę można proces mentoringowy prowadzić w każdych warunkach, najlepiej takich, gdzie obie strony czują się komfortowo. Program polegał nie tylko na tym, żeby spotykać się i dyskutować ze sobą o swoich doświadczeniach, ale też pozwalał młodym ludziom wybrać, wydyskutować ze swoim mentorem szkolenia twarde, branżowe, które rozwiną te osoby. Jednocześnie też studenci mogli skorzystać z puli środków na szkolenie miękkie, szkolenie rozwijające ich umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, które poprowadził Maciej Orłoś. Po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to będzie ogromna przygoda dla mnie. Też punkt widzenia młodszej osoby z innego pokolenia na tematy, które poruszałyśmy, dawał mi mnóstwo takich tematów do rozmyśleń, potem jakichś refleksji, czym się też dzieliłam zresztą z moją menti. No, ciekawe doświadczenie. Jestem absolwentem Politechniki. Mam doświadczenie w procesach mentoringu biznesowego. No i propozycja uczelni, aby wziąć udział w programie mentoringowym ze studentami, no spotkała się z taką ciekawością z mojej strony, jak taki proces może wyglądać nie z ludźmi, którzy już prowadzą swoje firmy, ale z osobami, które dopiero chcą wejść na rynek pracy. Mogłam sobie założyć cele, jakie tylko chcę w życiu, które mogę osiągnąć i pan Andrzej też mi w tym pomógł. Zrobiłam szkolenie marzeń, no i myślę, że jest to super program. No i wiem, co chcę teraz w życiu robić i w którą stronę mam pójść. Sam jestem na początku mojej kariery zawodowej, także praca z kimś, kto jakby swoją karierę zawodową ma już rozwiniętą, to było bardzo ciekawym przeżyciem. Dużo się dowiedziałem, także mam nadzieję, że część lekcji, które wyniosłem z tego programu, będę w stanie wdrożyć po prostu w swoim życiu prywatnym.